CVG9, tablica na budynku Akademii Medycznej, poświęcona ludziom, których niemieccy okupanci robili mydło. I właśnie ciekawe jest, że na wersji polskiej pisze, jest napisane, że w tym gmachu faszyści niemieccy w latach II wojny światowej używali zwłok ofiar zbrodni przeciwko ludzkości i osób skazanych w więzieniu w Królestwie Gdańsku, pacjentów okręgowego zakładu zdrowotno-opiekuńczego i więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof jako surowca do produkcji mydła. Ludzie ludziom zgotowali ten los. Natomiast w wersji anglojęzycznej jest niestety tylko wersja politycznie poprawna, jest The Nazis, czyli naziści. Nie ma nic na temat Niemców niestety. Także polityczna poprawność, no, w języku polskim przegrała, w języku angielskim niestety wygrała zdecydowanie.